Temat przystąpienia do nuclear sharing jest otwarty, powiedział prezydent Andrzej Duda. O tym i nie tylko o tym w dzisiejszym programie Republika po południu. Witam Państwa bardzo serdecznie i witam również mojego i Państwa pierwszego gościa, pan profesor Włodzimierz Bernacki, wiceminister edukacji i nauki. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, witam panią, witam państwa. Panie ministrze, na początku naszej rozmowy bardzo proszę posłuchajmy też fragmentu z wywiadu, który przeprowadził redaktor naczelny Gazety Polskiej Tomasz Sakiewicz z prezydentem Andrzejem Dudą. Problemem przede wszystkim jest to, że nie mamy broni nuklearnej. Nic nie wskazuje na to, żebyśmy w najbliższym czasie jako Polska mieli posiadać ją w naszej gestii. Zawsze jest potencjalna możliwość udziału w programie Nuclear Sharing. Rozmawialiśmy z amerykańskimi przywódcami o tym, czy Stany Zjednoczone rozważają taką możliwość. Temat jest otwarty. Potrzebna jest w tej chwili wielka presja i wielki lobbying na rzecz tego, żeby Polska mogła mieć infrastrukturę nuklearną, bo tylko ten potencjał odstraszy Rosję od ewentualnego ataku na terytorium Polski. Rosja nie będzie atakować krajów bronią atomową, które same na swoim terytorium posiadają broń atomową. Rzeczywiście to jest taki element, który mógłby wzmocnić znacznie nasze bezpieczeństwo, ponieważ to by oznaczało, że na terenie Polski będzie znajdowała się broń jądrowa w dyspozycji państw natowskich. Oczywiście ona nie może być wykorzystana samodzielnie, natomiast sama jej obecność już by była pewnym oddziaływaniem na Rosjan. Panie ministrze, i zapytam właśnie o tę politykę odstraszania. Czy to, że powiedział to właśnie teraz pan prezydent Andrzej Duda, ma zadziałać na Władimira Putina odstraszająco, bo od kilku tygodni rozmawiamy właśnie na temat użycia broni jądrowej przez Władimira Putina, który zresztą sam takie groźby wysyła w świat. No tak, i tu pamiętajmy, że ten wywiad, który został przeprowadzony przez pana redaktora Tomasza Sakiewicza, zbiegł się też z wywiadem, jaki został przeprowadzony z prezesem Jarosławem Kaczyńskim. Ale to też jest też następstwem, te dwie wypowiedzi, tych decyzji, które podjął Władimir Putin, a dotyczą one wyprowadzenia w morze okrętu o napędzie atomowym Białgorod wraz z super torpedą czy też dronem o nazwie Poseidon, też o napędzie nuklearnym. To jest taka decyzja Federacji Rosyjskiej, musiała i tak naprawdę wpływa wprost również na decyzję po stronie Polski, ale również Paktu Północnoatlantyckiego, w tym wypadku Stanów Zjednoczonych. To jest ten moment, w którym do takich państw jak Belgia, Holandia, Włochy czy też Turcja dołączy prawdopodobnie Polska, a więc jako te miejsca w Europie, w których będą stacjonowały jednostki zdolne do nie tylko przygotowania, ale ewentualnego użycia tego, co będzie rozdysponowane ze szczebla Paktu Północnoatlantyckiego, w tym wypadku Stanów, również i Stanów Zjednoczonych. Tutaj absolutnie nie mówimy o konflikcie jądrowym, mówimy tylko o pewnej potencjalności. Wiemy, że Putin jest tego rodzaju politykiem, na wyobraźnię którego oddziaływują przede wszystkim twarde fakty. W związku z tym w sytuacji podejmowania przez niego takich działań, ta odpowiedź na te działania musi być adekwatna, a więc również i równa tym decyzjom, które on podjął. To jest wszystko dla bezpieczeństwa Polaków, bezpieczeństwa tej części Europy, Europy Środkowo-Wschodniej, ale to jest również zagwarantowanie pewnej równowagi, pewnej stabilności w wymiarze globalnym. Oczywiście, ale panie ministrze, tutaj już pojawiły się głosy ekspertów, którzy komentują ten właśnie wywiad, tę wypowiedź, że groźby Władimira Putina, one mają miejsce teraz, a zanim to się wydarzy, zanim byśmy dołączyli do tego programu Nuclear Sharing, to jednak czasu jeszcze trochę na to potrzebujemy. I tutaj pytanie, czy ten czas dzisiaj nie jest naszym przeciwnikiem?
Absolutnie nie, panie redaktor. Tutaj mówimy o wejściu Polski do tej przestrzeni, która jest taką przestrzenią wyróżnioną z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych czy Paktu Północnoatlantyckiego, ale przede wszystkim Stanów Zjednoczonych, ponieważ Stany Zjednoczone lokują te środki odstraszania tylko w takiej przestrzeni, w której, do której mają pełne i całkowite zaufanie, a poza tym uznają, że te działania podejmowane na terytorium Rzeczypospolitej będą działaniami, jeszcze raz powtarzam, właściwymi, adekwatnymi i takimi działaniami, które wprost wynikają z zasad lojalnej współpracy, bo mówimy nie tylko o użyciu tych środków, ale bezpieczeństwa dla stacjonowania tych środków w tej części Europy, a dokładnie w Polsce. A dodajmy jeszcze, że nie tak dawno, bo dwa dni temu, mieliśmy wypowiedzi przedstawicieli sekretarza stanu, a więc odpowiednika naszego ministra spraw zagranicznych, ale również i przedstawicieli Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych, które, ale również prominentnych polityków, czy byłych, czy również i ekspertów, którzy wskazali wprost, jakiekolwiek podjęcie działań w tym momencie przez Putina z użyciem środków właśnie jądrowych wywoła absolutne zniszczenie wszystkich celów, które są rozpoznane i które znajdują się w zakresie oddziaływania środków konwencjonalnych ze strony Stanów Zjednoczonych czy też Paktu Północnoatlantyckiego. Więc ta odpowiedź Stanów Zjednoczonych w tym momencie będzie szybka i natychmiastowa i co więcej skuteczna, zarówno jeśli chodzi o basen Morza Czarnego, ale również wspominano tutaj o basenie Morza Bałtyckiego. Zatem Putin znajduje się teraz w szachu, to po pierwsze, a po drugie pamiętajmy też, że tego rodzaju działania, które mogą się wydawać w wypadku Polski póki co takimi faktami w warstwie przekazu, tak naprawdę są też faktami, które będą miały swoje konsekwencje w przyszłości, ale też mają swoje konsekwencje oddziaływania na elity polityczne, czy tych wojskowych, czy tych polityków na terenie Federacji Rosyjskiej, którzy powoli, jak się wydaje, tracą złudzenia co do geniuszu, w cudzysłowie, tego machiawelicznego, diabolicznego geniuszu. Tak, ale panie ministrze, bardzo powoli też niestety są wprowadzane kolejne pakiety sankcji. Państwa unijne osiągnęły polityczne porozumienie w sprawie 8. pakietu sankcji przeciwko Rosji. Poinformował szef stałego przedstawicielstwa Rzeczpospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej Andrzej Saduś. Pakiet ten zawiera nowe elementy, między innymi mechanizm ustanawiania maksymalnych cen na rosyjską ropę przewożoną do państw trzecich w transporcie morskim. Wprowadza nowe kryterium prawne zapobiegające obchodzeniu sankcji, czyli zakładające wpisywanie na listy sankcyjne osób, które uczestniczą w omijaniu przyjętych sankcji. Wprowadza na listy sankcyjne cały szereg produktów importowanych z Rosji, w tym drewno, papier, produkty stalowe. Wprowadza też zakaz eksportu całego szeregu produktów podwójnego zastosowania. Pakiet wprowadza kolejne osoby na listy sankcyjne. Chodzi o osoby odpowiedzialne m.in. za organizację fałszywych referendów na terenie Ukrainy, jednostki i przedsiębiorstwa zaangażowane w wysiłek wojenny w Rosji. Formalne ogłoszenie w dzienniku urzędowym spodziewane jest na jutro. Jak pan ocenia ten pakiet sankcji? Oceniam go jako taki pakiet, który można nazwać uszczelniającym i tylko uszczelniającym, natomiast tutaj nie mamy do czynienia z jakimkolwiek zmianami jakościowymi. Wydawało się, że po tych pseudo plebiscytach czy referendach, po tym formalnej dokonanej przez Putina aneksji terenów należących do Ukrainy, te działania ze strony Unii Europejskiej będą o wiele bardziej zdecydowane. A jak mówię, to raczej jest taki kit, który ma uszczelnić ewentualnie te dotychczasowe działania, ale to też jest, przepraszam za to określenie, kit dla mieszkańców Europy czy obywateli zamieszkujących teren państw członków Unii Europejskiej. To jest tak naprawdę stwarzanie pewnych, w tym wypadku już tylko i wyłącznie, pozorów. No, przykładem jest to, że nie zrezygnowano
z importu z terenu Federacji Rosyjskiej diamentów, ani pewnego rodzaju surowców, które są czy mogą być istotne i ważne z punktu widzenia chociażby tej zwariowanej momentami polityki klimatycznej realizowanej przez Unię Europejską. No i wreszcie też istotna i ważna rzecz. Oczekiwałbym ze strony Unii Europejskiej o wiele bardziej zdecydowanej polityki i nie tylko deklaracji, ale polityki odnoszącej się do wsparcia militarnego właśnie Ukrainy. Ja przypomnę, że takie państwa jak chociażby Francja czy Niemcy należą do największych eksporterów i handlarzy bronią na świecie, a jednocześnie z tych dwóch państw, czyli z Francji i z Niemiec, ilość sprzętu, czy to sprzedawanego, czy przekazywanego na rzecz Ukrainy jest stosunkowo niewielka. Ale za to duża w kontekście sprzedaży do Rosji, ponieważ tym krajom, pomimo embarga Rosji, te kraje sprzedawały sprzęt militarny. Oczywiście, że tak. I to technologie, nawet nie sam sprzęt, ale to, co oburzające. To z technologii i co więcej... Panie ministrze, jeszcze jedno ważne pytanie. Wołodymyr Zełenski poinformował w piątek, że składa wniosek o dołączenie do NATO. I tutaj ważne pytanie. Czy jest szansa na ten tryb przyspieszony? To działanie ze strony pana prezydenta Zełenskiego ma wymiar symboliczny, bo jeśli rzeczywiście państwa członkowskie Paktu Północnoatlantyckiego rzeczywiście krytycznie i bardzo poważnie i negatywnie oceniają działania Putina, chociażby w kontekście tej polityki aneksji, tego w cudzysłowie święta imperialnego w Moskwie, to jeśli rzeczywiście mamy do czynienia z takim właśnie działaniem i oceną tych wydarzeń, tych faktów, to również ze strony państw członkowskich Paktu Północnoatlantyckiego powinno być wejście i otworzenie czy uchylenie drzwi do Paktu Północnoatlantyckiego, chociażby poprzez wskazanie ścieżki, jaką Ukraina ma postępować, aby wejść w tę przestrzeń. Nie chodzi tutaj o względy takie czysto proceduralne, bo tu ten mechanizm jest prosty, tak jak pamiętamy w wypadku chociażby Szwecji i Finlandii. Tu chodzi raczej o to, aby szefostwo Paktu Północnoatlantyckiego wskazało te wymagania nie tylko formalne, ale przede wszystkim te materialne, które Ukraina musi spełnić, aby w przyszłości, mówię w przyszłości, stać się członkiem paktu. I kropka w tym temacie, panie ministrze, ważna rzecz. Wczorajsza konferencja pana ministra Raua i pani minister Baerbock. Chyba też pan nie jest zaskoczony odpowiedzią pani minister spraw zagranicznych Niemiec, że sprawa jest już załatwiona, ale pan minister z kolei Polski powiedział, że ma nadzieję, że Niemcy poczynią jakieś refleksje. Nadzieję mamy, ale przede wszystkim nota dyplomatyczna została wysłana do Niemiec. No i co dalej? No oczywiście została przywysłana, to jest stanowisko tutaj pana ministra spraw zagranicznych, pana profesora Raua, jest jednoznaczne. Pan profesor Rau, obok tego, że jest znawcą stosunków międzynarodowych, dyplomatą, to jest też również znawcą fundamentów i podstaw prawa, zarówno w tym wymiarze prawa wewnętrznego, ale również prawa międzynarodowego. I wskazał te podstawy prawne, które ukazują zupełną ignorancję, jeśli chodzi o stronę niemiecką, i nieznajomość tych fundamentów i podstaw europejskiego, tego cywilizacyjnego, w tym wymiarze cywilizacyjnym, porządku prawnego. Oczywiście, ale panie ministrze, dzisiaj oficjalne stanowisko strony niemieckiej i to, że mówią, że oni też znają swoje prawa, to mówią przede wszystkim, żeśmy się tych reparacji zrzekli. I tu powstaje poważny problem. Ale pani redaktor, to warto odwołać się do kwestii czysto formalnych, skoro o nich mówimy, a więc rok 1953, a więc to już jest ponad rok po uchwaleniu Konstytucji lipcowej z 22 lipca 1952 roku i tam bardzo wyraźnie konstytucja określała, że tym podmiotem uprawnionym do tego rodzaju działań jak sfera stosunków międzynarodowych jest Rada Państwa. Natomiast tutaj mamy uchwałę Rady Ministrów z lata 1953 i co więcej uzupełnioną jakimiś... To nauczmy Niemców konstytucji z tamtego roku. Może wtedy się nauczą. No tak, no więc
wszyscy powinni teraz zakrzyknąć konstytucja, konstytucja, ponieważ uchwała Rady Ministrów z tamtego czasu jest też dokumentem kompilowanym, a więc nie jest dokumentem autentycznym, ponieważ do jakiejś karteczki, która ma tytuł uchwała Rady Ministrów, dołączono protokół, który ma zupełnie inne sygnatury, a więc pokazuje to, że ten dokument został całkowicie spreparowany. I wreszcie trzecia rzecz, bardzo istotna i ważna, a druga związana z tym dokumentem z 1953 roku. Mamy dokument wprost z Moskwy przekazany o wymuszeniu ze strony sekretarza generalnego KPZR właśnie takich działań wobec tutaj Bieruta, a więc rezygnacji. I wreszcie jeszcze jeden dokument, który tam się pojawia, to jest dokument pokazujący, że jeśli Polska nie zrezygnuje, Polska w sensie tutaj Bierut nie zrezygnuje i nie podpisze takiej uchwały, to wtedy Polska będzie zobligowana do dalszego wywożenia węgla ze Śląska na teren Związku Sowieckiego. Więc dlaczego o tym mówię? Dlatego, że tym, co jest fundamentem porządku prawnego w Europie, jest podpisywanie umów czy pewnych dokumentów nie tylko w zgodzie z ówcześnie obowiązującą konstytucją, ale również jako dokumentów podpisywanych nie tylko w dobrej wierze, ale i za sprawą wolnej woli. I tutaj kropka. Ten szantaż ze strony Związku Sowieckiego był jednoznaczny, a skoro mieliśmy do czynienia z szantażem na poziomie międzynarodowym, to tym samym wszelkie dokumenty, nawet jeśli to podpisał taki człowiek jak Bierut, a więc zbrodniarz i agent moskiewski, to nawet wtedy ten dokument nie jest ważny. I tutaj stawiamy kropkę. Bardzo panu dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Profesor Włodzimierz Bernacki, wiceminister edukacji i nauki, był państwa i moim gościem. Dziękuję, panie ministrze. Dziękuję bardzo. A już za chwilę serwis informacyjny, który poprowadzi dla państwa Michał Trześniewski, następnie profesor Jerzy Miziołek na antenie Telewizji Republika. Gorąco polecam.